Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a przed Wami kolejny materiał z drugiego fabularnego dodatku do gry Control, nawiązujących do innej produkcji Remedy o nazwie Alan Wake. Zapraszam do oglądania. No bo tutaj mam zasoby. Osobista modyfikacja, wzmocnienie uderzenia w ziemię. Aha. Ej, fajna modyfikacja to jest. Powiem wam. Obrażenie od uderzenia w ziemię po trafieniu wystrzeleniem. Przeładowanie broni po eliminacji zdolności tarczą. Możemy sobie to wziąć. Zobaczyć, jak będzie działało. Nawet żadnego dokumentu nie ma. No i coś jest. Tutaj czysto. Weźmy sobie, zejdźmy na dół. To chyba będzie. Shum. Shim. Shum. Whatever. Jakaś misja z automatem do gier? Serio? Co tu się w ogóle dzieje? Co mam tu zrobić? Zagraj w Shum. Poczekajmy chwilę, bo te gry tutaj są dosyć mocno niekontrolowane. No dobra, zobaczmy, co to jest ten Shum. Ale dajcie mi chwileczkę, ja się rozejrzę jeszcze. Czy nie ma jakichś tutaj dokumentów? Sprawdziłem. To chyba byłem przed chwilą nawet. Bo gdzieś jeszcze widziałem jakiś dokument. Czekajcie. Tutaj nic nie ma. O właśnie. Kolejna adnotacja tutaj. Akta sprawy. Automat z przekąskami. Automat z przekąskami. Akta sprawy. Okej, automat z przekąskami. Procedura izolowania. Sposoby nieznane. Aktualnie trwają testy w sektorze śledczym. Efekt paranormalny. Automat z przekąskami, którego frontowy panel wykonano z imitacji drewna, działa na monety i jest wyposażony w przyciski do wyboru produkcji żywnościowych. Przedmiot generuje i przechowuje rozmaite materiały, jadalne i niejadalne, w rzędach wewnętrznych tacek. Pierwsze testy wskazują, że przedmiot reaguje na umysł osoby znajdującej się bliżej i wytwarza to, czego życzy sobie jej podświadomość. Bałatko, kochana. Wszystkie prośby stworzenia w ten sposób żyjącego okazują się nieudane. Informacje. Przedmiot odkryto w domu opieki w prowincji Alberta po tym, jak rezydencja domu Muriera coś tam powiadomiła lokalną stację informacyjną o istnieniu magicznego automatu z przekąskami. W wiadomościach przedstawiono historię personelu domu opieki, który celowo umieszczał w maszynie określone produkty żywnościowe oraz inne rzeczy, aby podnieść w ten sposób na duchu swoich podopiecznych. Oddział reagowania biura propagował, przepraszam, tę wersję i jednocześnie przeprowadził konfiskatę przedmiotu. Coś jeszcze tutaj mogę sobie ciekawego znaleźć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Chyba to się zajrzyjmy. Ale chyba już tutaj nic nie ma, także kusi mnie, żeby z tego automatu skorzystać. O, patrzcie, tu jest coś. Skitrane. Jak to mam to wziąć teraz? Może najpierw... Nie no, ten dokument musimy ogarnąć. O kurna, no. Już tam byłem. No nie. Dobra, spokojnie. No i teraz, jak to wziąć? Kto to wymyślił? Może tutaj jakoś uda mi się
to przeczytać. No nie, no serio, nie mogę przeczytać tego dokumentu. O, teraz było. Okej, pojawienie się drzwi. Pojawienie się drzwi, tu mamy. Raport o obserwacji motelu Oceanif. Szczegóły. Podczas wyprawy do Oceanif Motel and Casino w korytarzu podczekalni odkryto niezaobserwowane wcześniej drzwi. Znajdował się na nich symbol w kształcie spirali, oznaczenie drzwi. Podobnie jak w przypadku pozostałych drzwi, są one zamknięte i nie można ich wyważyć. Uznana za podejrzewaną WAS Bride Wills, szczegóły w WAS 35. Alice Wake była żoną zaginionego pisarza Alana Wake'a, domniemanego parauliterina Nina, Boże. I tutaj jest coś zakreślone. Skontaktowała się z agentami Shea'em i Dapesem sektora śledczego, korzystając z numeru telefonu przekazanego jej w 2010 roku, zgodnie z programem pomocy cywilom. Pani Wake została przewieziona do najstarszej siedziby w celu przesłuchania jej na miejscu. Pełna transkrypcja w aktach. W roku 2017. Tego samego dnia miała miejsce wyprawa do motelu Oceanif. Wnioski. Nadrzędną sprawą pozostaje ustalenie, czy było to zdarzenie synchroniczne, czy to Alice Wake odpowiada za jego wywołanie, a także czy wspomniane drzwi mają związek z WAS-35. W celu potwierdzenia zaistnienia innych zmian należy ponownie sprowadzić ją do najstarszej siedziby, a może nawet to samego motelu. Okej. I tutaj coś mamy jeszcze. Brian Henneman, 21 years old, resident of Southern Texas. I'm sorry, ma'am, but I really don't understand why I'm here. You know what you did, Mr. Henneman. I do? Tell me about Delivery Disaster. The movie? I mean, it wasn't very good. That's not what your review said, but we'll come back to that. Tell me where you got the movie from. Movie night with a K, not an N, not night like nighttime, but. Who contacted you? Who told you to review that film? No one. I just did it because it looked obscure. I didn't even like the movie. I shouldn't have given such a high score, but reviewing obscure films makes you look smart. And I thought if I looked smart, I would get listeners. My podcast would take off, and I could live out of my parents' basement, and maybe even go to college and get a film degree like I've always wanted to. I swear. I swear, I swear, I swear. Okay, the kid doesn't know shit. I'm ending the session. Okej, pamiętam. Przecież dzisiaj słuchaliśmy takie nagranie, gdzie gościu recenzował film. I to był ten zjeb. Ten gościu z tej audycji. Gościa schwytali. Prawdopodobnie to miało związek z jakimś wydarzeniem paranormalnym. Bo nawet patrzcie, ten otwór, gdzie ten potwór uciekł. Jejujejujeju. Tu jeszcze coś jest ciekawego, czy nie? Jeszcze ostatnie akta sprawy tutaj mamy. Przeczytaj. Informacje o Hortmanie. Hortman, oficjalny raport z ustaleń, czyli ten stwór, tak? Nam tam nawiał. Doktor Emily Hartman to dyplom. A nie, nie. Emily Hartman to nie. Hartman to jest naukowiec. Pomyliło mi się. Pomyliło mi się. Chyba. Doktor Emil Hartman to dyplomowany psychoterapeuta, który prowadził centrum leczenia w stan Wisconsin. Specjalizował się w terapiach dla artystów wzmagających. Nie, to był Emil. To chyba jednak ten gościu. To jest Alana Wake'a. Możliwe, że to był ten potwór, z którym walczyliśmy, ale nie jestem pewny. Ale na pewno jest ten gościu z Alana Wake'a, bo tutaj jest, że leczył tych całych artystów, czyli miał związek z Alanem. Zmagających się z blokadami twórczymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Dla opinii publicznej Centrum Leczenia Doktora Hartmana, ja przeczytałem Emil, a to jest Emil, czyli facet, mogło wydawać się zwykłym tego rodzaju ośrodkiem stosującym tradycyjne metody. Jednak w zaciszu gabinetu dr Hartman znęcał się nad swoimi pacjentami z zamiarem wykorzystania ich ukrytych zdolności do kształtowania dla swoich własnych korzyści, co stanowił czyny
parakryminalne drugiego stopnia. Uwaga, więcej informacji na temat związków pomiędzy twórcami i ich zdolnościami rzeczywistości z pośrednictwem środków artystycznych wyrazu można znaleźć w aktach numer. W toku śledztwa ustalono, że swoje nielegalne praktyki dr Hartman prowadził w pojedynkę. Po kontakcie z agentami biura podczas śledztwa w sprawie nie okazał żadnych wyrzutów sumienia ani nie zmierzał zaprzestać swoich badań. Dr Hartman został zatrzymany, a następnie wypuszczony miesiąc później, gdy uznano, że nie stworzył szczególnych zagrożenia. Doktorowi cofnięto dożywotnio prawo wykorzystywania zawodu. Hartman. Mam kolekcję Hartman. Hartman. Gdzie jest ten skurw? Bo znowu gdzieś wcisłem i... No, gdzieś mi się wcisło, ale dobra. Hartman. Tu jest nagranie, może mnie jeszcze raz odsłuchać. Nie będę tego robił, ale... Przesłuchuję tu Hartmana? Nie, Hennerman. No, wiadomo. Cały Brian. To, co wam mówiłem, że on prowadził audycję i recenzował jakieś filmy, nie? Nawet słuchaliśmy jakiejś tej jednej recenzji w jego wykonaniu, nie? No dobra, tu chyba raczej żadnej notatki nie ma. Także można się tutaj wycofać. Zapisać grę. Okej. Spoczko, Martin. Shanti, czemu ona lata i ma dziwne bronie? Dlatego, że jesteśmy w Federalnym Biurze Kontroli, najstarszej siedzibie, która tak naprawdę jest jednym wielkim zjawiskiem paranormalnym, że tak powiem. I przez to ma takie moce. Została naznaczona, że tak to powiem. Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bright G, a to jest kolejny materiał, lub jak kto woli, kolejny odcinek z gry Control, a mianowicie drugi fabularny dodatek o nazwie AWI, nawiązujący do uniwersum Alana Wake'a, raczej do gry Alan Wake, bo to samo uniwersum jest co właśnie gra Control. Troszkę mieliśmy ostatnio zagadek w związku z tą grą. Było troszkę nawiązań, aż najgorsze jest to, że nie za bardzo pamiętam tą grę. Znaczy, nie za bardzo pamiętam Alana Wake'a, a już spotkaliśmy paru bohaterów, znaczy gra nawiązywała do paru bohaterów z tej gry i chyba spotkaliśmy jednego bossa, bardzo humanoidalnego jakiegoś stwora. Prawdopodobnie jest to jedna z postaci Alan Wake. I pierwsze co, wiem, że pominąłem ostatnie dokumenty, znaczy pominąłem. Była taka sytuacja, że te save'y, znaczy gdzieś wczytywałem dokumenty, słuchajcie, i gdzieś mi przesunęło. I teraz mogę sobie to sprawdzić, bo ja sobie ogarnąłem, które pominięto, które się przesunęły na materiale. I to jest tak, w korespondencji, i to będzie plot kująca stopa. Tego nie przeczytaliśmy na pewno. Tiborku, siemano. TB. Witam serdecznie. Co tam słychać? Co tam, Tiborus, u ciebie? TB. Co tam, jak tam? Plotkująca stopa, żebym to jeszcze gdzieś znalazł. Na pewno to było to. Korespondencja plotkująca stopa, tak. Polecenie działu. Koszty, dialing, powiadomienie o nim jest w obszarze, przerwa pracowników nadrącza, przypomnienie o raporcie, przyknął już łaskę, ja składam plan rezygnacji, skarga, terminal. O dziwo, nie ma tego dokumentu. Dziwne. Bardzo dziwne. Dałbym głowę, że tak coś się nazywało. Odwilż, Tibor. Sewastopolska, przepraszam. Sewastopolska, mówisz aż tak źle? Dlaczego aż tak źle? Że Sewastopolska. Czy to w ogóle dobrze, czy źle? Panie Tiboruś. Plotkująca. Chyba tego nie znajdę. Polecenie działu, powiadomienie. Dziwne, bo to było ogólnie w tym dziale. To jest w ogóle wszystko też chronologicznie poustawiane.
Chyba, że nie wiem, badania i dokumenty. Raczej wątpię. Coś w tym stylu. Polecenie łączące. Program telewizyjny. Nie, tego na pewno, to na pewno nie będzie to. Przez punkt kontrolny płaszczyzna astralna. Samo się przewija w ogóle, nie wiem co w ogóle chodzi tej grze. Ale okej, no tutaj też tego nie będzie. Korespondencja multimedia. Nie, no nie ma. Dobra, czyli będę musiał jeszcze raz to sprawdzić, o co tu chodzi. Tibor, zajebista jest pogoda. No jest, u mnie też. Znaczy u mnie to tam sypało trochę, wiesz. U mnie dzisiaj trochę sypało, ale przestało, nie? Teraz we Gwizdów jest bardziej, nie? We Gwizdów i zimno nagle. Rano słońce świeciło, a teraz tak zimno, że rano napadało śniegu, a teraz ten śnieg topnieje, chlapa się sobie. A, no widzisz. No u mnie nie padało rano. Słuchaj, u mnie rano nie padało, ale kurczę, gdzieś tak około pierwszej zaczęło tak pizgać. Później przywaliło śniegiem, ale to szybko stopniało, a teraz z wygwizdów, nie? Skarga. Teraz to jest wygwizdów totalny. I jakaś. O, jest skarga. To chyba to jest. W sprawie śledztwa miało być. Dobra, jakaś skarga na wykorzystywanie głosu, tak? Domagam się, aby emitowanie komunikatów nagranych na potrzeby szkolenia ręczarza zostało natychmiast wstrzymane. Dziwne. Inne dokumenty są na nagraniu, a tutaj dziwnie to. Będę musiał zobaczyć, czy to o to chodzi. Będę musiał zobaczyć. Dobra, zobaczmy, co my tutaj tak naprawdę mamy w zadaniach. Ogarnij. Nie tu. Zadania. Misje. Fundament ochrona to nie. Mroczne miejsce. Po przybyciu do sektora Jesse pokonuje zamkniętą od dawna zaporę przeciwogniową. Nie wie, co czeka na nią po drugiej stronie. Okej, kolekcja po to sobie zostawimy. A, i mamy tutaj te. Aha, mamy te aktywności poboczne. To może to? Znajdź przedmiot paranormalny, automat do gier i nawiąż z nim kontakt. Wiem, gdzie to jest. Może tym się zajmiemy na samym początku. Tibor, chyba Bóg się nie może zdecydować, w jaki sposób ludziom dojeba. No. Dokładnie. Dokładnie, Tiboruś. Chyba Bóg się nie ma zdecydować. Dobrze to określałeś. Określiłeś. Bieżące śledztwo. Dobrze to określiłeś. Może się zdecydować. Coś w tym definitywnie jest. Borku. O, i to jest ten automat do gier. Może tam coś jeszcze na górze znajdziemy, ale raczej wątpię. O, jejku. Tutaj coś mam ciekawego, nie? No, te dokumenty się raczej zapisały, także tylko ten automat do gier nam zostaje. Dobra, w takim razie sprawdźmy, o co chodzi z tym automatem do gier. Kontrola tłumu. Ostateczny termin. Ciekawe. No, tak to jest, panowie. Tak to jest. Dobra, kontrola tłumu. Okej. What the fuck? Przetrwaj w walce z hordą syku. Super.
Może być ciekawo. I mogę przejąć nad nim kontrolę. Wow! Nienawidzę tych z wyrzutniami. Przejmij, przejmij, może mi się przydać. Okej, okay, ale widzę, że teraz się ta pawa dopiero rozkręca. Przejmij. Dobra, ja muszę zwiewać. Ale dostał. Z tyłu i z przodu. Wziąłem tą... tą sofę, jak była za nim, i oberwał. Dobra, przejmie kontrolę. Przyda nam się. Dobra. No nie koniec zabawy, nie? Znowu jestem silny. Wow. Nie mam staminy. O, jest Harluś. Witam cię, Harluś. Co tam, jak tam? Dobry wieczór. Out. Co tam, Harluś, u ciebie słychać? Przejmij, przejmij, przejmij. Przyda mi się on. Dobry wieczór. Witamy, Harluś. Witamy, witamy, Harluś. Oj, przejmij. Możesz mi się przydać też. Kurczę, ten atak z powietrza. On ma naprawdę kozacką moc. O Jezu! No to niedobrze się teraz porobiło. Bo nie mam staminy! Czy nie mam życia w ogóle? Tutaj się może zregeneruje. Dobra, możesz mi się przydać. No i ktoś jeszcze? Tylko ten został gościu. A, ten. Dobra, spróbuję może z tym. Gdzie on jest? O, jest. No, a gościem sobie teraz mogę rzucić. Tępym frajerem rzucę w tępych frajerów. A widzę, że nie ma kogo, kogo rzucać. Jest! Zawsze jest kogo, kogo rzucić. Okej. O Jezu! No bo tego nie zauważyłem. Okej. Może z tego pociągnę mu.
nie ogarnę. Przejmij. Ty możesz mi się gościu naprawdę przydać. Ale, ale ich ładnie pruje, gość. On mi się akurat podoba. Haluś, jak się czujesz? Słabo. Haluś, słabo się czuję. Także nie, nie ma co, słuchaj. Nie ma co nad tym, wiesz, myśleć nawet, bo jest słabo. Haluś, tak ci powiem. A co tam u ciebie? Co tam u was w ogóle słychać? Opowiadajcie. Jak tam, Witek? Co tam u ciebie? I Kurosaki. A spoko, zjebałem kolegę w grze, bo mnie wkurwiał, nawet klip zrobił z tego, a teraz gram w Jump Force Ranking. I jakoś tak leci. O, czasami, powiem ci, że czasami zjebanie kolegi, który pierdzieli głupoty, jest nawet zdrowe. Powiem ci szczerze. Witek, znaczy Witek, Tibor potwierdzi. Tibor potwierdzi. Co nie, Tibuś, jak jesteś, to potwierdź. Przejmij, 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 przejmij. Ja jebę wszystkich, no dokładnie. Dokładnie. Wituś, moje życie towarzyskie kwitnie, gram w gry. No to się cieszę. To się bardzo cieszę. O, szkurna, jak dostałem. No nie wierzę, nie? Nawet nie wiem od kogo. Wysłałeś mi, Kurosaki, ten klip, to jest tego twojego kolegi? Masz ode mnie. Dziękuję, Harluś. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Harluś, Harluś. Bardzo dziękuję. Możesz mi się przydać. No, temu coś nie pykło. Przejmij, przejmij. A nie, kurczę, leczył się czy co? Przydałby mi się ktoś teraz do pomocy. Ej, mogę tą kulę przejąć? Co mi to da? Co mi to da? Dziwne. A, zwiększa mi ten. Zwiększa mi pasek staminy w ogóle. Nieźle. Nieźle, nieźle. Oj, oj, oj. Go!
Oj! Przejmij. Ciekawe, ile jeszcze będę się z nimi tu bujał. No, ile jeszcze mam tego wytrzymywać? Tych fal wrogów. Wow, ale miałem fuksa, że mi się stamina skończyła. Ale, że sobie sam wywalił teraz. Gonga. Za blisko gościa stanąłem jeszcze ten... te bomby wybuchły koło mnie. Tam jest jeszcze jeden śmietnik. Na syrenę trzeba uważać. Właśnie o tym mówiłem. Kur zapiał. Jeszcze jakiś obszar mi się tutaj pojawił. Znaczy mapa. Nie potrzebnie się włączyła. Ona się na mordzie nam pokazuje. Trzeba w odpowiednim momencie... Znaczy mieć staminę, tak? Zawsze. I osłonę. Od razu, jak tylko ją zobaczymy. Odpalić. No właśnie, bo takie są później jaja. Kurna, znowu jest ciężka ta walka. Jest ciężka walka. Najlepiej tutaj, gdzie mam najwięcej życia. Poczekaj na odpowiedni moment. O, już lezie chyba. Kurna. Chyba, że dasza będę robił. Bo mogę też dasza zrobić z tarczą. Nie wiem, czy jej życie zabrałem, czy ją strasznie wytrzymała jest. No. Ale widać taką aurę. A nawet tej aury nie widziałem, tyle czasu się z nią walczyło. Ale co z tego, jak... Ej, możemy przejąć kontrolę, słuchajcie. Możemy przejąć kontrolę nad nią. Chyba to spróbuję zrobić. Ciekawe, co by to dało, jakbym przejął kontrolę nad syreną. Także, Dareczku, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za wsparcie! Ojej, oj, ała! Szlak, no! Jakie gówno! Ja! I co, jeszcze od tam... I tyle czasu będę przechodzić? Tą walkę? Masakra jakaś. Uch! C. Co jak C?
Nacisnę C. Nie, to chyba nie o to chodziło. Jakie gówno. Strasznie. Kontrola tłumu. Masakra. Tiborek. Twórcy za takie walki powinny być dostrzeliwani. Ej, ile to trwało, słuchajcie? Ile to trwało? Ja nie wiem, kto mnie załatwił. Masakra. Szkoda gadać. Po prostu szkoda gadać. Kolejny raz, kurwa, znikający przeciwnik. No. Ale jaka muzyka, zwróćcie uwagę. Jaki klasik. Ej, nie wiem, może tutaj spróbuję tą drugą opcję. Ostateczny termin. Nie wiem, co to znaczy. Kiedy korzystasz z multi wystrzelania? Nie zdążyłem przeczytać. Celem gry ostatecznej termin jest eliminacja 50 wrogów. Co? Przepraszam bardzo. Co jest celem? Jesse znajduje przedmiot paranormalny, automat do gier i postanawia trochę pograć. O Jezus, ja nie wiem, czy my to ogarniemy dzisiaj. Okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie materiał z drugiego dodatku fabularnego do gry Control, nawiązujący do Alana Wake'a. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego, cześć!